dookoła! Tym koronowym zmysłu przychodzi Kacper Adamczewski. Jedna z dwóch osób na świecie potrafiąca poruszać się wyłącznie na prawym zestawie kół, zaś na lewym. W ślad za nim podąża Piotr Raś. I nadjeżdżają nasi profesjonaliści, nasi perfekcjoniści, dopięty na ostatni guzik na... Kacper Adamczewski i Piotr Raś! Na litość boską, panowie! Moi kochani, pokaz nasz rozpoczęliśmy od brawurowo wykonanego slalomu. Ten, który zobaczycie za chwilę, raczej nie będzie aż tak dynamiczny, ale z pewnością będzie bardziej ryzykowny. Także skoro mamy wrzesień, a wy jesteście na wagarach, no to powtarzamy język polski. Stopniowanie przymiotników, ten, który nas interesuje, to głośny. Także uwaga. Stopień równy. Okej, okej. Teraz stopień wyższy. No i mam nadzieję, że trzymacie tę energię na teraz. Stopień najwyższy! Napiszę wam usprawiedliwienie. Nie ma sprawy. Moi drodzy, i raz jeszcze dla naszych kaskaderów trochę hałasu. Piotr Raś! Na litość boską, Kacper Adamczewski! Moi drodzy, na płytę naszego placu zabaw wyszedł teraz Rafał oraz Patryk. Ustawiły się obok siebie, tworząc wąski przesmyk, przez którego przecisnąć się niczym kuna przez agres. Spróbuję, Piotr. Moi drodzy, może trochę bliżej siebie? O, właśnie, zobaczcie, jest na tyle wąsko, że raczej na czterech kołach się nie zmieścimy. Także środek zaradczy został wprowadzony i wiecie, jakiej reakcji od was oczekujemy. No, oczywiście, moi drodzy, nadjeżdża do nas teraz Bordo Babunia ponownie. Kacper jako kierowca, ale zobaczcie, razem z pasażerem jest nim Nela. Wielki hałas! A pokażesz mi, jak stajesz na rękach? O, dziewczyno! Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! Moi drodzy, raz jeszcze troje kaskaderów w jednym miejscu, więc Piotr Raś, Kacper Adamczewski i Nela Franszyk.